The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. W tym odcinku myślę potestujemy sobie nową broń, którą znalazłem w poprzednim materiale, a którą zapomniałem w ogóle pokazać opis, ale zanim sprawdzimy opis, patrzcie to. To jest animacja na te lepsze kryształy, wygląda nieźle. Dobra, zobaczmy bronię. Zobaczmy. Rozkruszacz skał wyprodukowany przez kopanie Weniniego. Czubek wykonany jest ze stopu, który z łatwością rozbija nawet kamień. Wydobywanie ergo przez dziesięciolecia było w centrum zainteresowania krackich techników. Nieważne ile go wydobywali, przy pomocy swych różnorodnych narzędzi złoża zdawały się niewyczerpane. Rękojeść młota pneumatycznego wykonanego przez kopanie Weniniego. Po pociągnięciu spustu tłokowy przegół wprawia ostrze w wibrację i zwiększa jego niszczycielską moc. Robotnicy narzekali na ból wywołany przez silny odrzut rozkruszacza skał. W efekcie w kopalni Erga jako górnicy zaczęły pracować marionetki. Okej. Okay. No i teraz tutaj bardziej tak powinienem przeczytać ten opis, pewnie wyciąłem wam to, jak to tak szybko czytałem. Przed Talidorem. Halabarda będąca elementem kolekcji krackiego arystokraty, choć stanowi relikt dawnych czasów, została naostrzona tak, jakby powstała dopiero niedawno. Hotel Krat powstał w zamku Przeklętego Rycerza. Podobno złote drzewo, które tak zauroczyło rycerza, wciąż drzemie gdzieś w hotelu. Mam wrażenie, że ta głownia powinna zostać znaleziona, znaczy ta halabarda powinna zostać znaleziona troszeczkę wcześniej, jeśli chodzi o fabułę. Głownia halabardy ze zbiorów arystokraty z Kratu. Mimo iż broń jest wiekowa, jej proporcje czynią ją bardzo poręczną. Po odkryciu dukatowego drzewa, rycerz z zamku zbudowanego na uboczu stał się próżny. Zapragnął przewyższyć króla pod względem chwały i bogactwa, aż w końcu popadł przez zazdrość w ubóstwo. Dobra, te dwie broni sobie bardziej potestujemy w tym odcinku, ale zauważyłem, że jeszcze możemy zagadać z Veninim, więc mordo, o co kam. You may not be aware, but... I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. But this is our last shot, the last clue. If this doesn't break through the static, then nothing will. But the key to all this is Geppetto. He's really our only hope, and it's up to you to save him. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more clues. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Here, take it. Okay, czyli po prostu niedokończone... Coś, czego nie dokończyłem w poprzednim materiale. I always welcome. Dobra, no to... Odtwórzmy może całość teraz tej wiadomości. Carlo? I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm Romeo.
Nas tak naprawdę jest przebudzone ergo Karla. Znaczy dobra, może nie jest przebudzone, po prostu jest nas ergo. Też kogoś innego, tego właśnie konkretnie Karlo. Tego dziecka pewnie, którego powiedzmy historię widzieliśmy w poprzednim materiale na tamtej plaży. Ja cię sunę, naprawdę, do czego tutaj dojdzie jeszcze? Ja się aż boję zwiedzać tak naprawdę dalej te lokacje. I nie dlatego, że są tu te potworki z Erga, takie ala przerośnięte skorpiony, tylko dlatego, że boję się, co my odkryjemy w tym klasztorze. Bo to może być naprawdę nieciekawe. Zwłaszcza, że dowiedzieli... Klasztor Arch, okej. A, pewnie! Bo mnie aż tak nie interesują. Zmieniłem sobie do tego. Zmieniłem sobie mulet. Dziękuję. Hej, za to nie. Półka oczyszczenia. Zbiornik Legionu. Kolejna ochrona Geminiego. O, co jest tu? Nic. A tu? Kula. Zajebiście. Prawda, to będzie zwykły przeciwnik teraz? No, ja myślę, że mogę to zniszczyć. Jak to zniszczę, to już będę musiał sobie z tamtymi kupinami radzić własnoręcznie. Tak o rzeczy Pistris 2. Ja, Adriana, zachowana dla braci i sióstr, chwała niech będzie Pistrisowi, który pochłonie nawet Boga. Wysłuchajcie, moi bracia i siostry, ja, Pistris, wyjawiam wam pradawne sekrety. Gwiazda, którą ciekawili ludzie, udawała, że jest jednym z nich, aż w końcu się nim stała. Ludzie ujrzeli jej splendor i nazwali ją aniołem, choć w formie była taka sama, znacznie różniła się w substancji. Nieśmiertelna substancja, dech metalu, który żyje wiecznie, oto przyczyna tęsknoty ludzi za aniołem. Ten chętnie podzielił się z nimi nieśmiertelnością, lecz błogosławieństwo to nie było dla każdego. Okej, okay. Mowa o Ergo? I guess? Opis pasuje do Ergo. Bardzo miło z twojej strony, że się zasłoniłeś. Wróć, że mnie osłoniłeś. Ja już będę leciał dalej. Dobra. Co jest tutaj? Mister Kwas. Świetnie. I kolejny zbiornik Legionu. Kolejny zbiornik Legionu. Spoko. Jeszcze tutaj fragment jasnego Ergo. Muzyka gra.
52 tysiące erbu. Głupotą z mojej strony był fakt niewydawania go. Ale na szczęście. Jak znajdę Stargazer, i mam nadzieję nie zginę do tego czasu jak idiota, od razu je wydam. O nie! To jest większy boss. Okej, okay. Strażnik drzwi. Czekaj, mam tu dla ciebie coś. O, porażenie widzę, że będzie nabijał. Łogień! No co się robi w ogóle? On chyba to ma. Okej, weszła garda. Teraz spróbuję zmienić na ten rozkruszacz. Może on będzie lepszy na niego. Walnąłem, że mu zadam obrażenia. No kurwa, ile to będzie trwało? Dobra, to poszło mocno. Kurde, zmarnowałem baśnię. Okej, czyli po nóżce. Nie po sielsku. Czyli broń nie masz takiego znaczenia.
się nie zdarzyło. Dobra. Mamy? Mamy, dobra. Okej. Okay. Hello. Koniec. Dobra, to był fart. Odznaka wysoko postawionego alchemika. Okej. Okay. Alchemika tego nie traficiela. A to był bardziej taki mini boss niż faktyczny boss, co mi się wydaje. Dobra, nie, wymienimy to może. Chociaż nie, bo tu nie ma marionetek. To może na to. Dobra, i zobaczmy tę odznakę. Urządzenie odblokowujące pozyskane po pokonaniu wysoko postawionego alchemika odblokowuje tajemnicze drzwi w klasztorze Arch. Klasztor Arch został zbudowany dla wyższej tajemnej sprawy. Obudź się, rozwiń, wznieś się. Oto żarliwe pragnienie alchemika. Okej. Okay. Otwierać. Stargazer, to lubię. Muzyczka się skończyła, szkoda. Dobra, ale to wrócę sobie może do mojego rozpływacza. Za dobrze mi się walczy tą bronią, żeby ją teraz podmieniać. No. Świetnie, kolejny dział. Mamy typiarzy. Ładnie, weszła garda. Dalej. Kurwa, nie wierzę. Chyba najbardziej w ogóle miałem wymienić to. Znaczy wymienić, miałem to ergo. Najbardziej chyba wkurwiająca mnie rzecz, nie? Debilny upadek. No rusz dupę z tych schodów! Gwiazda takiego kloca, przecież to jest żart. Okej. Okay. Ale to sobie most. To jest na stałe czy czasowe? Na stałe, nie słyszę jakiś wielki licznik szedł. Nieważne, muzyczka dalej gra. To fajna. Ja wciąż nie kumam. Tylko ja Sofia na myśli. W sensie jakby, czy ona chce, żebyśmy my zabili Simona? Czy ona może chce, żebyśmy zabili ją? W ogóle przez całą grę ani razu tego narzędzia nie wykorzystałem. Nie?
Chciałbym wyczuć tego parada. Przynajmniej ci go mi to tak fajnie wchodziło, ale chyba czystym przypadkiem. Dopóki to stoi, to ja do tego nie podchodzę. Jeszcze tego mi brakuje. Brawo, kurwa, ja zamiast atakować, bo unikam jeszcze, daję mu followować za atak. Brawo, ja. Strzepiły. I osteru. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Belce. Mam nadzieję, że to jest coś godnego uwagi. Wow, okrąg gwiazdy. No ja kurwa pierdolę. Cenne w chuj. 67 patyków mam prawie. Nice. O, trochę bliżej. O, oh, come on! Obudź się, rozwij się, wznieś się. Powitaj Boga, który wkrótce powstanie z umarłych na szczycie opactwa. Okej. Była ergo, to jest coś takiego. Kurwa. Żadna kpina. Zauważyłem, jak będę chciał to podnieść? Tak. Amulet Wiarusa. Okej. Okay. Dosłownie sekundę za późno chciałem wrócić, żeby podnieść te kite. Pewnie. Co jeszcze? No, na górę idziemy. W sumie nie ma innej opcji. Przynajmniej tam ulecik jeszcze. Zwiększa maksymalny legion. Ostatni krok na rozdrożach życia i śmierci. Pośród tych, którzy pojęli ten dramat, znalazł się ktoś, kto postanowił go opatentować. Aha. Dobra. Ok, Stargazer, to mi się podoba. I to bardzo. Widzę, że jedzie z klubu do gościa. Zatem 6 na 14 owoców z spoko. Gdzie my teraz jesteśmy? Poza tym, że gdzieś w środku. Tylko są to wygląda jakieś kurde konstrukcja steku.
czy innych Majów. No come on! Skocz! No skocz! No wejdź! No wejdź! Please! No wejdź! O, o! O, okej, okay, dobra. Okej, okay, kurde, taką... Tak, żebym spanikował, a finalnie nie było to takie straszne, jak sądziłem. To co? Mniejsza wersja tego co już wykonałem? Ja. To nie jest aż taki kleo na kryształy. Zdychnie z łaski swoje. Kurde, ale 1200 jest warta. Także tego kwasu. To chciałoby się Ewo, co? No i ci se znajdzie. No jego nie dostaniesz, bo przy 60 tysięcy. Prawie. Teraz to stracić, nie? Oj, zabolałoby. Zabolałoby. Plik starych listów. Drogi Valentinusie Monadzie, w wyniku ostatniego zgromadzenia nasze możne rody postanowiły aktywnie wesprzeć plan budowy laboratorium Zelator. Są i tacy, którzy wciąż wyrażają sprzeciw, lecz przekonanie ich nie będzie trudne. Jedyna możliwa zmienna jaka jest... Dwa jebany... Skończ skrzyknąć, jak się poprawia. Jedyna możliwa zmienna jest taka, że nie przekażą żadnych informacji o laboratorium. Ostrożność to dobra rzecz, ale to my zapewniamy finansowanie, więc nie chcemy, aby cokolwiek pozostało niepewne. Nie powinniśmy nigdy tylko obserwować. Stare rody najbardziej nie cierpią właśnie spojrzeń z góry. Wy, alchemicy, rozumiecie i zajmujecie się tak wieloma sprawami. Nie miałem pojęcia, że miejsce zwane Diablim Dołem jest tak wartościowe. Kiedy jednak kopalnia złota czy tajemna tajemnica zostaje odkryta, nie da się jej z powrotem zamieść pod dywan. Nie obawiaj się o robotniku, załatwimy wszystko nieskazitelnie. I pamiętaj, jeśli nas zlekceważysz, bądź spróbujesz poszukać, znikną nie tylko pracownicy. Do następnego razu nie mogę się doczekać naszej obopólnej, korzystnej współpracy w imieniu starych rodów, Wolfe. Okej. Okay. Może Wolf? Nie, bo jakby Wolfe to było Wu. Fałsz jako Wu właśnie, czy... jako Wolfe. Tyle nie zarobiło. Tam po stronę. Tutaj. Będzie i... To też. Co wydziela zakrócenie. No wydaje tak długo jak żyje. Jest motylek. Dobra, już nie zarobiło. O kurwa mać, wypierdala! Kurde, to by się tak fajnie udało, nie? To by się tak fajnie udało! Nie fakt, że jak idiota praktycznie wleciał mnie tam, gdzie powinien. Jakieś tam słabego ergo. Siostra alchemiczka Odreid chyba, nie mogła zostać ukończona, jednak pozostanie z nami poprzez swą szlachetną ofiarę. Jak to kurwa ukończona? Oni na sobie już sami siebie przerobili się trupa? Ich naprawdę pojebało od tych eksperymentów. Yeah.
Kreator baśni. Wiele więcej. Chciałoby się. Okej, mam ewentualną skarpę. Ja chciałem zlokalizować miejsce, w którym byłem, czyli właśnie z miejsce ze Stargazerem. Pierwsze odkrycie Kamil. Kamil to prawdopodobnie pierwsza świadoma marionetka. Co? Kamil? Okej, dobra, to teraz tłumaczę, czemu ten posąg marionetką pomaga. Kamil to prawdopodobnie pierwsza świadoma marionetka znaleziona przez zakon. Wcześniej ergo postrzegane było jedynie jako koszty podróży na święty wyprawie zakonu. Był to dar od Boga, lecz nie zdawano sobie sprawy, że samo w sobie było ono prawdą. Bóg zesłał nam jednak głupcom objawienie otwierające oczy. Boskim cudem jest, że Kamil została właśnie marionetką pokojówką. Choć powstała we wczesnej fazie projektu, kiedy był on jeszcze prymitywny, złapała i ocaliła dziecko, które wypadło z kołyski. O! Jakiej funkcji nie uwzględniono podczas jej budowy? Jej wygląd i tożsamość były za życia podobne. Łatwiej więc pewnie było jej wykształcić w sobie ego. Kiedy zakon w pośpiechu zabrał Kamil, aby ją dokładnie zbadać, zorientowałam się, że rozumie ona ludzki język. Dowoli odebrać ją wiadomość. Odeślijcie mnie do mojego dziecka. Przesłuchując i rozmontowując Kamil, zakon stanął u progu nowych możliwości. Później pojawiły się środki kontroli, takie jak Wielkie Przymierze, lecz w porównaniu z tym odkryciem był to niewielki kłopot. Ergo nie jest jedynie prostym kamieniem mocy, mieści w sobie życie. Poprzez ergo jesteśmy w stanie otworzyć wrota do wiecznego życia. Obudź się, rozum znieś się. To odkrycie doprowadzi ludzkość do nieśmiertelności. Ale jakim kosztem? To jest. Trubów mijamy. Wielka szabla kwasu. Okay. Kolejna broń do Gratos. Ja jeszcze wyżej wchodzę. Wbrew pozorom, ja bym chciał zejść niżej właśnie. Okej, okay. To jest cwana akurat. Ale ma też czasówkę. To działa na bliskość? Cofnę i prawdopodobnie zabiję, więc wolę nie. Okej, okay, tutaj pusto poza tym. Aha, i tutaj sobie otwieram most do tego, tam dalej, do tego gościa. Dlaczego nie do tego gościa z działkiem, a dalsze przejście ogółem. O, proszę, tu jeszcze to, żebym tak ładnie mógł oberwać i wylecieć pewnie za tą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przeżyłem na szczęście. Życzę. Thank you.
Czego pilnowałeś? Czegoś fajnego. Rama alarm. Cyk! Prosto na pysk dostałem ten strzał. Miejmy te ramy od razu. A chociaż czekaj, ona będzie gorsza chyba. O, a nie, proszę, lepsza! Lepsza redukcja i o dziwo, jeszcze ten. Jeszcze więcej waży. Jakim cudem? Mogę tutaj skrót do Stargazera, jak rozumiem. Tak jest, dobrze. O, tu nie coś jest. Tak, to się nawet udało. Master kwasu. Czy tu będzie coś lepszego? Kongracja. Górę, górę, górę. Come on! Jakim cudem ja tam nie wskoczyłem? Wróć, nie przeszedłem. Nie robię. Dobra, to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobiłem w odcinku. Chyba, że coś się nagle totalnie od Janie Pawli, fabularnie, nie będzie. Dobra, może wiecie, może se zamiast... Może zamiast tego sobie, kurwa, wezmę ten amulet kota. Możesz mi wystawić na mordę. To też trochę boli. Popatrzę. Że tej ścierni nie wykorzystuję. Nie widzę sensu w ogóle. Dobra, ile mogę wydać punktów? Prawie 3. Moje ergo. Pięknie. Sobie też na tego ergo i to powinno wystarczyć. Awans w takim razie. Potencję sobie myślę podbijemy. 2 punkty i motorykę o 1. Subcio. W sumie rękę mogę zmienić. Z kolei oko myślę na szurek. A i idę może na Flamberga? Dobra, tutaj zakończymy materiał. Dalej będziemy w kolejnym się dopiero ogarniali. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy na Sofii. Cześć!